pierwsza połowa, nie wiem, przez pana, w drugiej próbowaliśmy, ale tylko w szatni, bo na boisku już niestety nic nie wychodziło. Trudno, trzeba przełknąć. No i co, są jeszcze kolejne mecze i będziemy starali się w nich jeszcze coś ugrać. No, bramka ważna, ale ważniejsze są trzy punkty, bo już byliśmy trochę pod ścianą i teraz musimy zrobić wszystko, żeby zbierać jak najwięcej punktów, nie patrzeć już na tabelę. No tak, no po tym dośrodkowaniu wypluł piłkę bramkarz Piasta, no spadła mi pod nogi. Nie wiem, dekoncentracja, może to było powodem tego, że tak źle uderzyłem tą piłkę. No wiadomo, gdybym strzelił bramkę, dodałoby nam to skrzydeł, no moglibyśmy jeszcze tutaj powalczyć, chociażby o ten punkt, bo było sporo czasu do końca, jeszcze jakieś 15 minut, tego co pamiętam. No bardzo ważne, bo po tak długim czasie strzeliłem swoją bramkę po powrocie, po ciężkiej kontuzji i także my jako zespół odnieśliśmy zwycięstwo i to dzisiaj podwójnie cieszy. Na pewno nic się nie stało, no ale trzeba i tak z tej porażki wynieść coś i żeby na następnych tygodniach lepiej to wyglądało wszystko, bo no jeszcze nas czeka 11 meczy i jeszcze dużo jest punktów do zgarnięcia. Szczerze powiedziawszy, no nie wiem, czy jakakolwiek presja była na nas. Wszyscy przecież dookoła podejrzewam, że nie mogli uwierzyć w to, co ta drużyna wyprawia, a my jakby na przekór wszystkiemu i mam nadzieję, że jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliśmy. Tak tutaj zauważyłeś, może rzeczywiście gdzieś jakiś, nie wiem, niektórym w głowach może się zakotowało, że po dzisiejszym wyniku może coś tam jesteśmy w stanie ugrać. Tak jak powiedziałem, jeszcze nie składamy broni, zostało jeszcze parę kolejek tego sezonu zasadniczego i na pewno wyciśniemy z tego maksa. Dokładnie, to jest dedykacja jakby dla tych osób, którzy we mnie wierzyli i wspierali mnie przez te ciężkie chwile i im dedykuję tą bramkę. Się udało, zrealizowaliśmy to, odcięliśmy jakby najważniejsze postacie w ruchu od zagrań, dobrych podań i to dzisiaj się nam udało. Tego się trzymaliśmy, że mieliśmy jedno za drugie opracować i przede wszystkim na zero z tyłu i agresywnie. Udawało nam się to i do tego dołożyliśmy jakość z przodu i udało się. Obawialiśmy się tego spotkania z paru względów. No, nie muszę wszystkim mówić, jaką formę reprezentuje od pewnego czasu zespół z Chorzowa. I to nie tylko chodzi o same wyniki, jak również o styl gry. Więc tak ważne, cieszymy się strasznie, na tak ciężkim terenie udało nam się zapunktować. Druga ważna rzecz, nie straciliśmy bramki, co jest istotne. I to spowodowało, że byliśmy groźniejsi w grze z przodu. Strzeliliśmy również dwie bramki. Pierwsza bardzo ładna po grze kombinacyjnej, natomiast druga cieszy chyba w szczególności cały zespół, ale w szczególności sympatyków z Gliwic, strzelona przez Wojtka Kędziorę. Długo czekał na to, długo wszyscy czekaliśmy. Mamy nadzieję, że ten impuls w postaci wygranego spotkania, jak również i ta bramka, doda nam pewności siebie i w najbliższych tak ciężkich spotkaniach. Na to, że mamy 44 punktów, a że jsme tam hore v tabelce někde byli, jsem myslel, že ta družina bude hrát nějak pokojnější, že ten meč zvládne lepšie psychicky, ale mohli jsme hrát kludně, bez nějakých nervov, všechny ty vinníky, které byly v tu kolejku, hráli pre nás. Mali jsme proti sebe protivníka, který toho veľa na výjazdoch nevyválčil, ale možná právě to nám zvezovalo nohy a za 70 minut sme neboli schopní si vytvoriť nejakú dobrú šancu. Malo tam udeženie tylko Jankesa v prvej púlke, v druhej púlke okolo tej 70. minúty. Tam sme mali nejaké dve šance, ale dovtedy sme neboli vôbec nejak aktívni a nedokázali sme si vypracovať šancu. A preto sme dnes prehrali. Neviem, možno to prišlo v pravý čas, tá prehra, aj keď samozrejme každá prehra bolí, ale myslím si, že znovu niektorí, ktorí už možno snívali, že sme niekde inde, že nás to znovu dá na tú správnu drogu. A sú aj také meče, nikto nemôže čakať, že vyhráme všetky meče. Určite, že sme chceli vyhrať všetci, práve je to tiež svojím spôsobom derby proti Piastu, ale neudalo sa, ale povedal som teraz piukážom v šatni, že tá jedna porážka nás nemôže zraziť na kolena, lebo tá družina už niečo dosiahla, má 44 bodov, sme tam niekde hore, ale treba
to brať tak, že dnes sme nehrali dobre a preto sme prehrali.